Mieliśmy dobrą pogodę i dzięki Bogu udało tak, się w 13 bodajże dni, tak? A nie, 10. Nawet w 10 dni, przepraszam. Dni. Czyli Ania podjęła taki czyn stachanowski, żeby planując w 12 skończyć malowanie tego muralu w ciągu 10 dni. Ja myślę, że bardzo, bardzo dziękuję władzom Leszna, panu prezydentowi Piotrowi Uźwiakowi, panu prezydentowi Łukaszowi Borowiakowi za pełną życzliwość dla działań zespołu do spraw estetyzacji miasta, któremu mam przyjemność przewodniczyć i będziemy działali dalej. Oczywiście to są kolejne murale, ale one stają się takim już ewidentnym zaczynem do stworzenia trasy turystycznej szlakiem leszczyńskich murali. Aspirujemy do takiego miana miasta murali. Tutaj gdzieniegdzie w setkach dla mediów mówiłem, że nie możemy równać się z Rzymem, gdzie tych murali jest mnóstwo, ale możemy na przykład już równać się z Powolutku, gdzieś tam patrzeć na tych największych w Polsce, jak Łódź czy Białystok, i bardzo chcemy, żeby to miasto dzięki temu było coraz piękniejsze. Dodam jeszcze, że to jest tak naprawdę tania forma, przepraszam, że tak powiem, ale w sumie jakby patrząc na różne wydatki takie infrastrukturalne w mieście, to nie jest kosztowna forma naprawdę estetyzowania, upiększania miasta, bo każdy remont wiąże się z dużo większymi kosztami, a tutaj mamy produkt bardzo artystyczny, piękny, który w tej przestrzeni miasta doskonale wybrzmiewa. Około 20 tysięcy, ale licząc te dwa murale, licząc oczywiście również koszty farb i koszty podnośnika, które są też niebagatelnym tutaj kosztem, dlatego że no jednak podnośnik no to jest jakieś prawie 100 zł za godzinę i pracował po 10-12 godzin dziennie. A trwałość tego? Myślę, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to nie powinno dziać się coś złego, zanim nie minie około dekady, prawda? Czyli tak z tego, co mówiła tak, Ania, no to... myślimy. Znaczy, oczywiście tu jest bardzo duże nastawienie na słońce, z czego też słoneczko powoduje, że kolory blekną szybciej, zwłaszcza te ciemne, więc tu to w czasie... Po prostu ten kolor będzie się zmieniał, będzie płowieć. Ale sama ściana jest na tyle przygotowana, że tynk nie powinien odpadać, więc najważniejsze, że on będzie cały czas widoczny, może już nie w takim mocnym kontraście, tylko coraz po prostu z czasem te kolory będą coraz bardziej delikatne. Leszno zaczyna słynąć z tych murali i to nie tylko tutaj w regionie leszczyńskim czy Wielkopolsce, ale już pisały media ogólnopolskie o tym, już mamy różne telefony, zapytania, czyli wytyczyliśmy jakiś taki ślad i myślę, że można śmiało powiedzieć, że tak jak Leszno było zawsze hasło takie, że jest miastem sportu, to dzisiaj w pełni możemy powiedzieć, że Leszno jest miastem murali i myślę, że na tym nie poprzestaniemy i o tym, co mówił Rafał Kotomski, to jest dopiero chyba nasz początek naszej drogi. Wojtek Eismont, którego Państwo znacie, twórca też kilku murali w mieście, w tym tego bardzo takiego już znanego dzisiaj muralu Stanisława Grochowiaka, zaczął robić taką muralową karierę. Teraz właśnie w czerwcu rozpoczyna malowanie pierwszych trzech, a potem kolejnych trzech ścian na Osiedlu Młodych w Poznaniu. To będą duże realizacje i to stało się tak, że ludzie z Osiedla Młodych zadzwonili do nas i pytali, prosili o kontakt z Wojtkiem Eismontem, bo spodobał im się bardzo mural Grochowiaka i pomyśleli, że tego artystę chcą zaprosić do siebie. Także to już zaczyna żyć swoim życiem. A następne u nas? Wyjdą poza centrum? A następne, prawda jest taka, że w centrum mamy o tyle ułatwione zadanie, że to są budynki komunalne i mamy jakby własność tych budynków, możemy podejmować decyzje. Tutaj jest ciekawy przykład współpracy, bo jedna z kamienic jest prywatna, ta większa, i tutaj właściciel wyraził nam pisemną zgodę. Na początku nie był przekonany, oglądając projekt mówił, ale później naprawdę sam jeszcze tę ścianę tutaj pomalował, odświeżył tak, załatał, bo powiedział, że piękne to jest i bardzo mu się to podoba, więc myślę, że to jest dobry przykład współpracy i apelujemy z tego miejsca na przykład do Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czy innych spółdzielni mieszkaniowych, żeby współpracowała w mieście z miastem w tym dziele tworzenia murali. Jest sporo fajnych ścian, chociaż proszę Państwa, ja powiem tak, też nie można przesadzić, to nie może być tak, że co krok to mural, bo to się po prostu już opatrzy, znudzi i ktoś stwierdzi, że to jest jedyny jakby pomysł na estetyzację miasta, a mamy przecież ich dużo więcej. A Hiszpan dojedzie? Więc tak, jeśli chodzi o następne, panie redaktorze, murale, no to 6 czerwca Wojciech Kołacz, nazywany Oteckim, czy używając takiego pseudonimu artystycznego Otecki, tak jak ty, Aniu, używasz Koksi, wdzięcznego, to Wojtek Kołacz zaczyna 6 czerwca malować ścianę na rogu ulicy Matejki Nowego Rynku. Piękne malowidło w takim trochę kubistyczno-pikasowskim duchu. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo piękne malowidło. 6 czerwca zaczynamy.
pytała Pani o Gonzalo Borondo, jest w tej chwili gdzieś tam na świecie, daleko. Ma do października jakby zapięty kalendarz, malował w tym roku w Hongkongu na przykład, ale chce u nas malować. Jeśli będzie ciepły październik i znajdziemy termin, to chce malować i myśmy zaproponowali ścianę bardzo istotną na ulicy Ofiar Katynia w pobliżu pomnika katyńskiego. Gonzalo stwierdził, że to jest bardzo ważne miejsce i cała tragedia ludobójstwa katyńskiego go bardzo jakby dotknęła i chce przygotować coś specjalnego, więc ja liczę, że będzie malował, ale być może nie uda się w tym roku i będziemy to realizowali w roku przyszłym. Pokonuje też swoje pewne lęki, granice swoich lęków, malując tak dużą ścianę i dzięki temu, że właśnie z nimi gdzieś tam walczę, to mogę wyrazić się poprzez ten duży format. Malując tę ścianę, oczywiście to nie jest tylko dla mnie wykonanie pracy i wrócenie do swojej codzienności, ale malując ją zostawiam naprawdę dużą część siebie dla tego miasta, dla tego miejsca, w którym powstaje ten mural, a zabieram stąd wszystkie emocje, to, co mnie tutaj spotkało. Zazwyczaj są to fajne, miłe relacje, dlatego bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy tutaj byli, uczestniczyli, odwiedzali mnie, rozmawiali ze mną i dopingowali za to, że przez te 10 dni mojej pracy poświęcili mi też ten czas, tą chwilę i mogłam zapoznać się z tym miejscem. Bardzo za to dziękuję. Chciałam się odnieść do historii tego miasta i do założenia, więc ogólnie bardzo lubię wyszukiwać legendy miejskie, to, czego mogę stworzyć właśnie swoją ilustrację, swoją wizję. I tutaj właśnie natrafiłam na Dąbrówkę, czy Dąbrówkę, tak? Dobrze ona, bo tam Dobrawa również nazywana. I na Rycerza Wieniawę. I tak stwierdziłam, że połączę tą historię na tych dwóch muralach, pokazując właśnie z jednej strony tą postać kobiety. Pojawiają się ptaki, dlatego że w herbie Leszna jest orzeł, więc tak bardziej symbolicznie i szeroko podeszłam również do tego tematu, żeby pojawiły się ptaki. Z drugiej strony jest właśnie mężczyzna w towarzystwie turów, czyli też szerzej po prostu rogatych zwierząt.